Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat serka Mozzarella Mini Galbani. To jest generalnie serek, który lubię sobie od czasu do czasu zjeść na śniadanie. Tak się prezentuje to opakowanie, jak sami widzicie po odsączeniu. Mamy tutaj 150 gramów, no i cena takiego produktu w sklepie około 9 zł, tyle kosztuje właśnie ten ser mozzarella. Pamiętajcie, że to jest też ser mozzarella niedojrzewający w zalewie, tak? A zatem taki ser należy później po prostu odsączyć odpowiednio po otwarciu. Jeżeli chodzi o składniki, no to jak sami widzicie, mleko pasteryzowane, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, podpuszka mikrobiologiczna, no i też jest to produkt odpowiedni dla wegetarian, tak? A zatem bardzo fajny, myślę, przyzwoity skład, a jeżeli chodzi o wartość odżywczą, no to jest ona podana w przeliczeniu na 100 gramów produktu, 225 kilokalorii wartość energetyczna, 17 gramów tłuszczu, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 12 gramów, 1 gram węglowodanów, w tym cukry pół grama, no i następnie białko 17 gramów, a zatem sporo białka i soli 0,7 gramów. No i teraz sobie może otworzymy już to opakowanie bez przedłużania, a zatem tutaj należy po prostu pociągnąć za kraniec tego opakowania. No i tak wygląda ten nasz produkt już po otwarciu. Zaraz go sobie oczywiście odsączymy i zobaczymy, jak wygląda po nałożeniu i po odsączeniu. No i po odsączeniu wygląda to mniej więcej w następujący sposób, mianowicie bardzo fajnie te kulki mozzarelli tutaj wyglądają. No i teraz sobie to przerzucimy właśnie do miseczki, a zatem przerzucamy. I jak sami widzicie, bardzo fajnie to się wszystko prezentuje. Sporo tych kulek w środku opakowania. No i taka pojedyncza kulka z bliska mniej więcej prezentuje się w taki konkretny sposób, tak? A zatem jak sami widzicie, bardzo ładnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten ser mozzarella. Bardzo apetyczny, natomiast sprawdźmy jeszcze, jak on smakuje. A zatem próbujemy. No i powiem szczerze, wyśmienity smaku, ja tutaj wystawiam bardzo wysoką notę, 9,5 na 10, bardzo dobry serek mozzarella mini, bardzo dobra cena, również stosunek ceny do jakości, znakomity, a zatem myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić Wam zakup tego konkretnego produktu. A zatem to wszystko, jeżeli chodzi o ser mozzarella mini Galbani, koniecznie napisz mi w komentarzu, jakie są Twoje spostrzeżenia w tym temacie, a tymczasem to tyle, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.